akceptacja kryzysu nie bierze się tak po prostu, że aha, jest trudność, to to zaakceptuję. Nie, bo się człowiek boksuje. Tylko w pewnym momencie mówi, nie mam wyjścia, dlatego ja to muszę przyjąć, bo nie mam wyjścia. To się wiąże z poczuciem porażki. To się wiąże właśnie z tym, dobra, opuszczam ręce, nie, nie mam wyjścia i dlatego, że nie mam wyjścia, pozostaje mi tylko to przyjąć. Taka analogia bardzo niedoskonała, ale przychodzi mi teraz tak ad hoc na myśl. Nie? Podczas ferii miałam Zaplanowany wyjazd w góry, bo jest zaplanowane, zabukowane stroniska, nie? i przyszło przeziębienie. I mogę się wkurzać i się wkurzałem przez dwa dni. Nie? Szewskie wiązanki jak nic. Brrr, chwała i tak. A później same wiązanki, nie? Na pana Boga. To on nie był winny. Ale ja musiałem przyjąć to przeziębienie i to, że będę tydzień leżał w łóżku. Mogłem się aż do dzisiaj boksować. Nie trzeba było odpuścić w sensie. Dobra, to jest. Nie mam wyjścia, przyjmuję. Nie ma w tym może mnie, dla mnie takiej zgody stuprocentowej. Nieważne, przyjmuje tak jak potrafi. Czyli w trudnej sytuacji Jezuita sobie radzi tak jak potrafi najlepiej, nie? A więc się godzi na to, że nie jest po jego myśli. Trudne, bo to łamie Twoje plany i wyobrażenia, czegokolwiek, nie? Na, na to wygląda, że ta, ta, ta trudniejsza część życia jest też do przyjęcia, i wtedy człowiek sobie zaoszczędza więcej nerwów chyba na siebie samego, nie? Jak się zgodzi, że jest teraz tak, a nie inaczej, nie? A mówienie o tych sprawach, dobrze, to jest poniekąd też takie nawiązywanie do tego, bądź ostatni, nie? Święty Paweł, on się nie chwali, ale on mówi o swoich słabościach. Ja myślę, że w ten sposób umacniał także tych koryntian, którym pisał o tych grzechach swoich, z którymi się zmaga. Nie? W tym kontekście z kolei mi się przypomina scena z filmu Ósma Mila, gdzie tam jest pojedynek dwóch raperów. Nie? Na bieżąco mają pod bit mówić nam o różnych sprawach. I ten jeden z nich, tak czarnoskóry, miał Eminema, który tam gra główną rolę, ośmieszyć, mówiąc właśnie, rapując o jego słabych stronach. Jeden z kumpli ma mówi, ty wiesz co, on cię chyba załatwi, bo on chce mówić o wszystkich twoich słabych stronach. I Jeminen mówi, no to ja go wyprzedzę. I jako pierwszy rapował i powiedział to wszystko, co jest słabe. Nie? Czyli, że mu się w domu nie układa, że jego kumple są niektórzy takie kapusty, nie? że tak dalej, tak dalej. Wszystko powiedział i tamtemu zasznurował usta. I w ten sposób wyciężył. Nie chwalił się swoją słabością, tylko to wykorzystał, tak jak mówi ksiądz Pawłowski Prawokiewicz. Grzechy nie cnoty, tylko grzechy nasze, czyli moja słabość, nie? moja bezbronność, moja nagość prowadzi mnie do nieba. Nie cnoty, nie? Więc może w tym kluczu ta dynamika tak się jakoś właśnie ukierunkowała na doświadczenie łaski, właśnie w tym, że co mam do stracenia? No, mówię tak, jakbym miał umrzeć dzisiaj, to wolałbym wam zostawić prawdziwy obraz jezuity i, i kogoś, to chce być według profilu. Chrystusowego, prawda, ukształtowany, niż mówić wam jakieś rzeczy prze przeczytane z książki, nie? No, <grafię> Wydaje mi się, że to jest lepsze, bardziej takie mięsiste, nie? Bo moi drodzy, to ja bym chciał zostawić jedną rzecz na sam koniec, nie? Ja sobie tu napisałem, że ona ma być w części drugiej powiedziana i to mi zajmie króciusieńko, nie? Bo możemy zostać z takim troszkę, z takim, yy, z takim pytaniem, dobra, no to co dalej, nie? Kończy się konferencja, ja wracam do domu, każdy z was też, co dalej? Ja myślę, że uczniowie też mieli ten dylemat, nie? I, yy, Pana Jezusa niejednokrotnie tak zaczepiali, ciągnąc go za, za rękaw nie, tej sukni, żeby im dawał wskazówki konkretne, które pomogą im kształtować w sobie takiego dobrego, dobrego chrześcijanina, dobrego, dobrego człowieka. Uczniowie widzą, że Pan Jezus się co jakiś czas naj, najczęściej wieczorem oddala i idzie na górę się modlić. Cały dzień, całą noc tam jest właściwie. I gdy wraca, to czują, że oni widzą, że on jest przemieniany przez tą modlitwę. Nie? Czyli doświadcza czegoś, za czym każdy z nas tęskni. Nasze modlitwy wyglądają różnie. Często mamy poczucie, że one nas nie przemieniają, że mówimy, tak jak mówi Pan Jezus, ten lud czcimi wargami, lecz sercem daleko jest ode mnie. Nie? I uczniowie mają z tym problem, dlatego mówią, naucz nas modlić się. Nie wiem, czego się spodziewali, ale Pan Jezus daje im, ale także nam 15 sekund niesamowitych wersów, które są fajną wskazówką dla nas i też te 15 sekund, te 8 wersów mam odkształtować w nas, szkicować w nas ten profil, nie? Bo tutaj pierwsze słowo, które pada, to jest ojcze. Skoro ojcze, kiedy ja mówię ojcze, to mówię jako syn. Jest mi ciężko? Tak, bywa, ale mówię ojcze jako syn, nie jako sierota. Nie? To jest to, Pan jest łaskawy dla swojego syna. Ja myślę, że to jest bardzo piękny wers. I uczniowie musieli się zdumieć, słysząc to, że temu nie musimy mówić Jachwe, czy no nie mówiło się Jachwe, tylko Elohim, nie? tylko Ojcze, jestem, jestem synem. Pierwsza ładna wskazówka. Od tego się zaczyna pańska, która jest no absolutnie, to jest rewelacyjny początek. Na tym się można zatrzymać. Nie, Ojcze, mówię jako córka, jako syn.